Wielu z nas, gdy byliśmy dziećmi, po lekturze Doliny Muminków bało się buki. A okazuje się, że trzeba było się bać wuki. Czym jest wuka? Wuka, być może Wam znana, to takie cztery litery, taki akronim, który opisuje naszą współczesną rzeczywistość. Zmienną, niepewną, złożoną i niejednoznaczną. Bardzo skomplikowaną i to zjawisko tylko przyspiesza. Rzeczywiście może być nawet trochę przytłaczające i przerażające. Ale jeśli oglądacie ten film, to na pewno liczycie na praktyczną poradę. I oczywiście mam taką dla Was. A konkretnie Bob Johansen opracował model WUKA Prime. Bardzo fajnej odpowiedzi liderów tego, jak powinni się zachowywać w obliczu właśnie świata WUKA. Ta odpowiedź to posiadanie wizji, zrozumienia, jasności i sprężystości, zwinności. Po kolei. Wizja. No właśnie, jak mieć wizję w tak bardzo zmiennym świecie? Po prostu zadbaj o to, żeby Twój radar był czujny, żebyś zbierał informacje i żebyś tymi informacjami się dzielił ze swoimi ludźmi. Drugi bardzo ważny krok to zrozumienie. Chyba najważniejszy. Naprawdę zadbaj, żeby nie tylko rozumieć, co się dzieje na rynkach, ale co się dzieje u Twoich ludzi. Posłuchaj ich. Daj im się wypowiedzieć. Pociągnij trochę za język. Naprawdę usłyszysz ważne dla Ciebie rzeczy. Zarówno te trudne, jak i te pozytywne, jak sprytnie potrafią sobie poradzić. Kolejna porada to jasność, ale tutaj bardziej w znaczeniu prostota. Jeśli do tej pory mieliście 16-stronicową procedurę na coś, to najwyższy czas ją zmienić, uprościć. Nie bawmy się teraz w długie, wielkie procedury. Naprawdę upraszczajmy. Dbajmy o jasność przekazu. Tak, nie, czarne, białe. To są czasy na jasne i wyraziste przekazy. No i wreszcie ta zwinność, ta sprężystość, jak niektórzy mówią, a więc taka zdolność do adaptacji. Tutaj przede wszystkim odpuść trochę swojej kontroli, być może nadkontroli, czy mikrozarządzania i zachęć swoich ludzi do tego, żeby podpowiedzieli, jak oni uważają, że należy podejść do tej czy innej sprawy w nowych czasach. WUKA Prime to najlepsza odpowiedź na ten niesamowicie dziwny świat, jaki nas otacza.